Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Europa Universalis 4. Tak dawno nie nagrywałem, że już zapomniałem nawet co ostatnio się działo. Chyba z tego co pamiętam uwolniliśmy Norwegię od rąk imperialistycznej Skandynawii. I w sumie tak, to w sumie się dużo nic nie działo. O, teraz z ogółem, nie wiem czy zauważyliście, Turcja masakruje Rosję. Turcja i Arken. Dwaj sojusznicy, dwaj potężni sojusznicy. Potężni to oczywiście pojęcie względne, bo pomogę im w upadku. Ale to dopiero w przyszłości. Jeszcze bym chciał coś ciekawego porobić. Coś ciekawego bym chciał porobić właśnie po... No, si wierni bracia i siostrzy, wierzę. Zwolnijmy. Zwolnijmy, zwolnijmy, zwolnijmy. Sprawdźmy, co to jest za wojna. Kraj kolonia. Jest kolonia. Mamy dwie wojny. Francja na Kleve i Kleve i Austria. Zaakceptujemy to. Ale zanim to zaakceptujemy, zaczniemy fabrykować roszczenia. Fabrykujemy roszczenia do jakiejś prowincji Karintii. Fabrykujemy roszczenia. W trakcie wojny będę mógł, przynajmniej może mi oddadzą jedną prowincję. A z tego acceptujemy to. Chyba że jeszcze moglibyśmy zmieniać. Zaakceptujemy. I mamy wojnę z Austrią. Tak, kolejna wojna austriacko-polsko i tak dalej. Więc na nią ruszamy, przyspieszymy. Niech to moje wojska już sobie idą. Polonia. Czemu Polonia tak sobie idzie? O, no bo sobie macie wojnę z połową świata. Przynajmniej mieliście. Francja za mnie już podpisała. I teraz my idziemy. Idziemy was spod. Przynosi nas wielka przywódca Louis XVI zmarł. Królewski mariaż zabiegł Francja do końca, więc podpiszemy nowy królewski mariaż. No, pyk. Chcemy z wami tam, byśmy podpisał, ale wy jesteście kurcami, więc nie mogę. Szkoda, 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 szkoda. Jedźcie oblegać. Macie dość dużo armatek, więc powinno to pójść w miarę sprawnie. Budynki. To jakie mogę budować budynki? Opodatkowanie. Świątynie. Tu zbudujemy świątynię, tu zbudujemy świątynię. Tu też zbudujemy świątynię. Tak, tutaj, tutaj. I straciliśmy właśnie kontrolę nad papiestem. To jest bardzo smutne. Bo... przepraszam, przepraszam za mój głosik. Czemu to jest smutne? Po pierwsze, z takiego powodu, że nie mam już dwóch dowódców. Nie mam cztery dyplomatów. Nie mam droższe utrzymanie doradców. A ja lubię mieć tanie jednostki, mieć tanie doradców, mieć tanie wszystko. Jakieś głupie konflikty wybuchły w Ameryce Południowej i oczywiście mi takie komunikacje muszą wyskakiwać. Gdyby to był mój sąsiadem, to może bym się zainteresował, ale tam gdzieś na... Pizdziec na południu, dajcie mi spokój. Dekrety, wiedza to potęga, krajowy poziom niepokoju plus 2. Jej, czyli będziemy mieli z czym walczyć już. Buntownicy sami aż garną się, żeby poumierać. Jak tam Austria wygląda z poziomu militarnym? 20, ja mam 21, więc jesteście zacofani, nie chcę was martwić, ale jesteście zacofanym państwem europejskim. Jestem bardzo, w sumie obojętny, zbytnio rozwinięty, nie wiem. Nie wiem, Bronisław Działiński, Szkodanej Komorowski. Gdzie jesteś, Bronek? Bronek chyba jest pewnie na wojnie, bo no, jest na wojnie, wysłałem słabszego dowódcę na wojnę, a tego lepiej zostawiłem sobie. No to ma sens, nie powiem. Hotel. A, powinien błąd idąc tam. Oblegamy, oblegamy, oblegamy. Naturalnie, że musi to być to ktoś z posłów. Nie, Skandynawia. Dobre stosunki Skandynawia raczej mi nie są potrzebne, bo i tak będziemy z nimi walczyć.
Dyplomacja. Zobaczmy, kto jest moim rywalem. Czy mogę jakiś nowych rywali ustawić? Nie, Skandynawia nie będzie moim rywalem. Chyba już to zasłabi. Niestety. Niestety. Ale co ja poradzę? Wenecja przyszła. Wenecja też ma już wojnę z Austrią. Widać, wszyscy chcą ją rozebrać. Biedna Austria, biedna, naprawdę biedna. I biedna Wenecja, bo niedługo na ciebie też przyjdzie czas. Janici i Francja. Wypowiadamy wojnę, wiemy wojnę Janitom. To nic się przed wami nie uchorowa. Zbrykujemy roszczenie na Rodos. I tyle. Takie jest życie. Życie to nie bajka. Wenecję ścisnąć trzeba. Przede wszystkim... Nie możecie mieć sojuszu z Francją, a reszta niech się dzieje co chce. Prawdopodobnie będzie pewnie was samudy napierdziała, więc jedno i to samo wyjdzie. Księstwo niemieckie upada, w sensie królestwo niemieckie, nie wiem, księstwo, królestwo, cesarstwo, o, lecz cesarstwo jednak lepiej brzmi. Cesarstwo niemieckie upada. I to bardzo szybko upada. Cała południowa część Niemiec nie należy już do Niemiec. Więc mnie to cieszy, mnie to raduje. Jak to moje jednostki? Powoli się regenerują. Chciałbym, żeby się to regenerowali troszkę szybciej. Chciałbym również zbudować wam budynki nowe od armii. Więcej jednostek, więc szybszy przychód, w sensie szybsze przybywanie ludzi. Zresztą myślałem, że to mam moi ludzie stali. To zbudujemy. To jest 500 aż 625 i 625. Czyli na razie tak w plamki będziemy budować. W miejscach bardziej zaludnionych. I tu 500. I sobie na razie starczy, bo jak coś przyjdzie, będę musiał zapłacić, to nie na pieniążków. Księstwo Krajew podpisało rozejm. I z papiestwem też już podpisali rozejm. No ja chciałbym ładnie zabrać sobie. Jakieś tereny. Nie żebym był jakiś tam obczywy, ale jakieś tereny by mi się przydały. Przynajmniej taka Carinthia. To jest tam fort. Jest tam coś takiego, że bym po prostu pasowałaby mi ta prowincja. Pasowałaby do moich granic, pasowałaby wszędzie. 18 poziom administracji, troszkę jestem zacofany. Do 21 kawał drogi. Przydałoby się coś jeszcze, jakąś wojenkę powiedzieć małym państwu, przynajmniej przykład Rosji. Czy to bardzo małe państwo. Mamy paretyk z wojny przeciwko Jonitom. Czyli już będziemy mogli napadać na Wenecję. Problem jest tym. Prawdopodobnie. W sumie jest problem z tym po prostu, że jest cofany. Mam problemy z punktami administracyjnymi. To duże problemy. A jest Austria, odkupuje Linz. No, masakrujemy. Mam 115% dyscypliny. Myślę, że nie mają szans. Nie tym razem, panowie. Nie tym razem. Przewaga liczona ponad wszystko. Niestety. No takie jest życie. Nie możecie być tacy silni całe życie. Nie możecie być ciągle silni. Przecież kiedyś upaść trzeba. Padek Austrii. Odcinek, część pierwsza. Da-da-da-da.
No, moje ostateczki pływają, więc mamy jakieś tam... Co to jest, tam wyglądają pod kontrolą? Kontrolujemy Bałtyckie Morze. Kontrolujemy. I kontrolujemy również Nowogród. I to w sumie to jest kontroli tutaj. Później kontrolujemy Kraków. I co tam jeszcze? I kolektujemy tutaj pieniążki. Dobra. Oddali mi. I pięknie. No to liczyłem, Całe szczęście zrobiliście wszystko po mojej myśli. Daliście mi Karyntię. Przykrością dobiega końca. No z taką przykrością i tak urosłem. O dziwo. Z kim jeszcze mamy wojnę? Z Brunszikiem. To idzie na Brunszik. Zaciekać gnojów. My pójdziemy tu. To dobra wiadomość. Bardzo dobra. Pomyślmy, co ja mogę zrobić, żeby przestać być zacofany pod względem administracyjnym. Bo mnie to smuci. Bardzo mnie to smuci, że muszę być taki zacofany. Nie chciałbym tego. Bo to jest mi całkowicie nie na rękę. Bo potrzebuję jeszcze jednej idei. Idei potrzebuję natomiast takiej, że potrzebuję tej. Idei administracyjnej. Potrzebuję tej idei ponad wszystko. Zostanie teraz moim oczkiem w głowie ta idea. Po prostu trzeba ją zdobyć jak najszybciej. Najlepiej, gdyby to się stało w ciągu, nie wiem, 10 lat. Lecz nie liczmy to. Tak niestety szybko się nie stanie, bo potrzebuję aż 22 poziomu administracyjnego. Ja mam 18, czyli 4 poziomy. Licząc, że potrzebuję po 450 na każdy, no około 500. Potrzebowałbym 2000. 2000 przy przyroście 9 byłoby około 200 miesięcy, o ile mój władca nie umrze. Około mówię, bo prawdopodobnie może jakiś event by też mi wyskoczył, który by dał mi jakieś tam punkciki. Lubię odebrał. Zawsze działa to w dwie strony. Czyli 20 lat. 20 lat to byłbym bardziej zacofany. Więc co mogłem zrobić? Powiedzieć wojnę Czechom. Bądź Skandynawii. Bądź wypuścić jednego z moich wasali, niech walczy. Czy Nowogród byłby w ogóle chętny do przejmowania czyjejś prowincji? Nie wiem, czy mógłbym coś wam dać. To bym po prostu... jakoś... Coś mógł zrobić, żebyście sami podbijali prowincje w swoim imieniu, przynajmniej te, które mi niepotrzebne są. O! Rosja już została tak pociapkowana, że już chyba w sumie nic nie zostanie. Nic nie, nie urośnie. Nie wiem, czy może kolonizować dalej w sumie na wschód, bo jak zabrali te prowincje, to odcięli od stolicy, a jak jest za daleko od stolicy, to chyba już nie może kolonizować. Czyli w sumie jestem bardzo zadowolony. 11 tysięcy. Prześlemy was tutaj. Jest też mała armia. Misja nas odnosi sukces, oblężenie kolonii. Odzyskaliśmy kolonię. Idziemy dalej. Idziemy gdzie? Nigdzie nie idziemy. Wracacie do domu. W sumie tam te dwie armie wystarczą, żeby oblegać tam te prowincje. Nawracamy. Nawracamy. Teraz sunnitów, których przejęliśmy. Czekamy w sumie na co? Jeszcze nie wiem, na co poczekamy. Przydałby nam się jakiś sojusznik. Jakiś dobry sojusznik przeciwko Osmanom. I w sumie chyba Francja nawet by dała radę. Przyszłaby? Nie, nie przyszłaby. Jesteś za daleko. Chociaż... to czy inne wojny, to będzie tak w sumie na balansie. Czyli tak blisko, blisko. Mam nadzieję, że Osmanowie coś zjedzą się z tego północnej części Afryki. I po prostu będzie to Francuzi mi blisko do was. Zabijcie ich wojska, bo tam się panoszą. To być nie może. Ciebie zwalniamy ze służby czynnej. Idziesz na emeryturę. Nie będziesz mi zabierał punktów. Idee defensywne. Teraz będziemy trzeba je też skompletować jak najszybciej. Przynajmniej te dwie najważniejsze, czyli od morali. Niech moje wojsko jest moralne jak najbardziej.
Niech się moralizują. Kolonia wszystko okupuje. Brunszyk gdzieś idzie. Gdzie może iść Brunszyk? Tu może iść w sumie. Coś się z kimś wojnie? Tak, z połową świata. I znaczną część Europy. W sumie Europa to świat, więc prawie cały świat. Co tu mamy? Ideę. Bierzemy ideę. Większe tradycje rozliczne. O jeden. Wykryliśmy agenta. Handel. Czas zabudowania okrętów. Czas wydajność produkcji. Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, no, ale już chciałem, to wziąłem. 6%, czyli 6% szybciej będziemy przybywać wojska. Ale jak mam z hajsami, minus 2 dukaty, tracę. Tracę, tracę, tracę. Czemu? Czemu jestem tak... Takie problemy mam z pieniążkami. To jest niespotykane. Zrobiłem trochę za dużo fortów. Może dlatego. Zniszcz zamek. Zniszcz ten zamek. Rosja już mi nie zagraża, mogę poburzyć... Stamki. Jednym kimś, kto zagraża mojemu wspaniałemu imperium jest Jarkend. I Jarkend, a razem z Jarkendem zagrażają mi Osmanowie. Więc będziemy skupiać się teraz na wojnie w kierunku południa. Ale na razie moje wojska wracają szczęśliwe do domu. Już was czas podboju dobiega końca. Ewentualnie jeszcze możecie iść. Jeden oddział niech idzie do sklewę. Siła misjonarzy plus 5 technologii. Super. Cieszę się. Chcecie się tak szybko nawracać, no ale nie musieliście. Ściągnij podatek kościelny. Dlaczego nie mogę? Państwo powiedzmy nie lubi. No tak słabo mnie lubi, więc polepiej przerzucamy stosunki. Austria. Austria zostaje znowu w dupę. Stracą pewnie te trzy prowincje. Dwie, trzy w sumie stracą, bo Francja zgarnie tamte, co się... Zgarnie pewnie wszystko, co się da, chociaż... Chociaż... Może i nie zgarnie. Żadnych koalicji, nic się nie dzieje. Za to moje wojska już rosną. Dostaję 4 dukaty miesięcznie. Nawet. Tu też zburzymy te porty. W sumie nie potrzebuję ich aż tyle. Ten na wypustce. Też mogę zburzyć. Wszystkie porty nie kosztują bardzo dużo pieniążków. Port ten też mnie kosztuje, więc też go zburzę. Misjonarz odniósł sukces, więc nawracamy dalej. Nie ma to tamto. Nawrócić wiernych trzeba. Mój przepity głosik powodował, że mam chrypkę. A jak tam z okrętami wyglądam? 53-68. Gdybym zbudował tutaj jeszcze kilka fregat. Wzmocnienie handlu przy Konstantynopolu. To może bym tam też bardziej na plusie wyszedł. A, bo wychowaniacie Krym, więc w sumie ktoś się do Konstantynopola przydał. Więc nawet dobrze się zorientowałem. O, myślę, że mój okręt poległ. Brunszyk przypłynął. Nagle przypłynął Brunszyk. Po latach przypłynął Brunszyk. I zawiedziela moje okręty. Czy was już całkiem w pełbach się popierdzieliło? 5 okrętów. Musiał płynąć tymi. Nie was szkoda chyba. To nie nasza. Jedna. Niepotrzebni jesteście aż tam, tak? I właśnie zanektowałem. Nowogród, tak, bo już miałem... Nowogród jest państwem protestanckim. Myślałem, że prawosławny. I tak otóż ładnie podzieliłem, oddzieliłem Rosję od Skandynawii. Ładnie to teraz wygląda. Teraz trzeba by tylko Rosję zjeść i byłbym bardzo pięknie rozwinięty na wschód. Więc Rosja, kiedy kończy się z wami rozejm? O ile już się nie skończył? Już się nawet skończył. Lecz potrzebujemy wojny z Osmanami. Wojna z Osmanami to jest coś, co nam ciąży. Ciąży nad nami ta wojna. Bardzo nam ciąży. Potrzebujemy ich zdławić.
Mają 218 tysięcy wojsk. Jarkent ma 73, czyli ogółem niecałe 300, około 300 będą mieli. Tym, że Jarkent jest zacofany i Osmanowie mają to samo technologię co ja, ale może mają mniej idei wojskowych, więc może. Nie mają żadnej idei wojskowej chyba, idei wielkościowej nie mają, idee na większą armię. O, właśnie skończyła się wojna. Zauważyłem, że to miało wojsko, więc je rozwiążemy. Nie chcę tam jakichś podziałów podzielonych armii. Dobra, luknijmy, co tu się dzieje. Gata wypływa. Wy się łączycie. Wy się łączycie tu. W sumie tutaj się łączcie, będzie bliżej. Okej, okay, wy pilnujecie Nowogrodu, nie, może Bałtyckiego. Wy kontrolujecie Nowogród, zamknij Nowogród, gdzie jest Nowogród? To jest Nowogród, wy kontrolujecie Nowogród. Wy będziecie kontrolować Konstantynopol. Konstantynopol jest miejscu, gdzieś tam był. Nasz rodowy handel, więc musimy go zwiększyć. Musimy zwiększyć jego siłę. Też siła osmańska jest tam przeważająca strasznie. Mamy kolejny poziom. Tak, cieszę się bardzo. Trzymanie floty zwiększone o 10%. Tak, to bardzo mi na rękę jest. Wojska, budujmy wojska. Kolejne moje zadanie. Budować troszkę piechoty i armat. Piechoda sam. Saska. Pyk. 10 tysięcy plus armaty. Nie mam has. Punty. No Gajowie mi się zbuntują i Austria i protestanci, więc w sumie gdzie, na wschodzie już mam armię. Ewentualnie mogę wysłać jeszcze jedną. Was też by się do ochrony handlu Konstantynopola, bo to jest mój handel i musimy przejąć na nim kontrolę. Co nie będzie takie proste, bo byśmy musieli wpierdzielić Osmanom. Musimy Osmanom zabrać to. Wszystko. Kiedyś tam na pewno. Będę wyczerpana wojną, a ja potrzebuję pieniędzy. Potrzebuję tego. Czemu nie chcą mi dać aprobaty na podatki? Czego to jest zależne? Francja mnie kocha. Państwo opieskie mnie też kocha. Mogę nawet zaoferować wam królewski Mariusz. Nie, nie mogę jesteś papiestym, tak? No, niestety. Ej, co ja tu zrobiłem? Hej, ludzie. Więc czy ja znajdę tą armię dużą? O was mi chodziło. Stójcie. Dobrze, już poszliście, to poszliście. Jeszcze jakaś armia tu chyba jest. Hiszpania nas prosi o wojnie. O pomocy w wojnie. Osmanami i... Kilwą. Wiecie? Pójdę. Ale muszę mieć również fabrykować roszczenia jakieś w nich w międzyczasie. Okej. Shit, uciekajcie. Uciekajcie, wszyscy uciekajcie. Swoje linie. Wy też uciekajcie. Nawet tu, bliżej. Wy uciekajcie tu, gdzieś tam. Wy was nie dorwą. Was trzeba ustawić tu. Was trzeba ustawić tu. Wam trzeba stworzyć... O, podzieliliście się już sami, więc was wyślemy tu. Was wyślemy do tej armii. Wy pójdziecie na południe. Wy tu możecie zostać i pilnować. Tu trzeba was wysłać. Niderlandy podbijają Skandynawię. Dobra,
Teraz możemy odpauzować. W sumie po prostu wpuścić normalne tempo. Zbudować katedry. Mogę budować katedry. Stabilność, misja, misjonarzy, tolerancja, prestiż. To jest lepsze. Bardzo jestem rad, że nie walczę w tej wojnie sam. Aczkolwiek gdybyście wy przyszli, też bym nie miał nic przeciwko. Wracowało do broni. Mówię? Będę swoich utworzyć koalicję. Osmanowie. Gdybym ja podpisywał z wami pokój, to bym wiecie, co was od was zażądał. Przede wszystkim oddania wszelkich ziem. W sensie zerwania wszelkich stosunków z państwem Jarkent. Jeżeli byście nie mieli już z nim żadnych stosunków, to byłbym gotowy zaatakować, bo walczyć z Osmanami z Jarkent naraz to może być trochę przekozaczone. Mógłbym nie ogarnąć, a nie chciałbym nie ogarnąć i z tego powodu stracić, że moje państwo po prostu upadło, bo było mi to bardzo nie na rękę. Dławimy wojska tureckie, zwolnijmy nawet. Tak, musimy zwalniać co cofani, również jak... O, właśnie stracili całą armię. Zabudujemy pałac. 450 dukatów. Nie zbudujemy go. Nie mam pieniędzy na to. Zobaczcie, ale niestety nie mam na to pieniędzy. Znowu dwie armie mi się połączyły w jedną. Co ja tu odpierdzielam? Chyba złączcie się, dzielcie na pół i idźcie już na ten front. Bo tam wasi bracia w wierze potrzebują was. Wy jeszcze to idźcie i dołączcie tutaj. A wyślę gdzie. Więc mogę wysłać albo do Morza Bałtyckiego, albo w sumie do Nowogrodu, więc... Wasz do Morza Bałtyckiego. No, do Nowogrodu was wyślę. Chociaż... Guza, Morze Bałtyckie. Pójdźcie. Jeden oddział wyślemy tu. Musimy iść napierdzielać Turków. Turków, którzy chcą zalać islam naszą państwo. Chcą nalać nasze państwo islamem. Ale z naszym państwem zalać Europę. Na co się nie zgadzamy. Szkoda, że Polska nigdy nie była taka wielka. To byłoby tak piękne. To by się tak wpisało na karty historii. Taka Polska. Jeszcze większa. Bo mamy na to czas. Mamy dużo czasu w sobie. Dobra, trzeba was wysłać, bo idą ich wojska. Wyślemy generała tutaj. Zmię dają radę bez was. No i trudno, herezja. Nie zdążyłem nawet dojść, a nasze wojska i tak zwyciężyły. To jest piękne, to jest po prostu przepiękne. To, co tu się dzieje, jest po prostu przepiękne. Nie mamy papieskiej aprobaty dla wojny. Walczymy z Imperium Osmańskim, które jest inną... mają inną wiarę. A wiesz, nie dajcie mi aprobaty do wojny. Nie dajcie mi aprobaty do podniesienia podatków. Czy wam się już całkiem Napal jest po prostu... O, to za mnie też poprawia stosunki. Wiem, że Francja jest głównodowodzącym kurii. Nie wiem, jak to się dzieje, kiedy się dostaje aprobatę, kiedy się jej nie dostaje. Nie wiem, czy się dowiem. To by musiał wejść. 25 prestiżu, czy 1 poziom stabilności. Stabilność, jednak stabilność, bo... Prestiżu 25 to jest strasznie dużo, a to by bardzo obniżyło moje morale. Niestety. Co dostaję w ogóle za plusy z tego? Papieski wpływ, moral, almie, moral, forty. To w sumie coś nam dostaje.
Szkoda, że jeszcze mi tylko to zawyża poziom technologii. Zdaje po prostu drożeje. Poziom technologii drożeje o 5%. Myślę, że po tej wojnie odwołam się jako obrońcy. Wołam obrońcę wiary. Nie te, po tej wojnie to przynajmniej niedługo. Bo czas już chyba. Przegrałem bitwę pod Konstantynopolem. Niedobrze. Przez co się zagapiłem. Nie upilnowałem wojsk na zachodzie. To nic. To nic, to nic, to nic. Regenerują się. Muszą się zregenerować. Guria. Kupujemy Kubań, Gurię. Chodźcie, maszerujcie moi żołnierze na dół. Maszerujcie ku chwale, ku zwycięstwu. Ku lepszemu jutra. Wojsko po prostu chodzą i miaszczą. Znowu misjonarze. Znowu się coś tam podziało. Dużo zupełnie zostało. Jeszcze ich trochę do nawrócenia zostało. Dobrze. No dobra. Idziemy, maszerujcie. Musicie uwolnić przynajmniej jakieś tam państwo. Chociaż znając życie i tak nie podpiszę osobny pokój. To wygląda. Mamy 6,5 morali. Brakuje nam ludzi. Chcecie iść tu. Mają raptem dwukrotną przewagę liczoną. Chyba dacie radę. To już nie będą mieli nawet dwukrotnej przewagi liczonej. Morale. Zjadam ich moralami. Zjadam ich dyscypliną. Zjadam ich taktyką wojskową. Zjadam ich wszystkim. Musicie wygrać. Nie możecie zhańbić się. Nie możecie po prostu... No nie możecie, no co ja wam powiem, nie możecie i tyle. Stabilność musi się podwyższyć. Jest nam wyższa. Nie brakuje nam punktów za to, że nawracamy tak... No, tak namiętnie nawracamy wszystkie tereny dookoła, że... Nie ma problemu. Misjonarz, kolejny misjonarz nawrócił. Jak wyglądamy pod względem właśnie... Ile to nas kosztuje? Chciałbym... Rezygnował. Z... Obrońcy wiary to 5%, to jest około 50 punktów, tak? Czyli zawsze byłoby trochę szybciej. Tu idziemy do portu. No chcę to, dlaczego mi tego nie daliście? What the hell? Taka wojna. Teraz się okaże, że podpiszemy z kimś rozejm. Nie zauważę nawet kiedy. Wasze armię muszą chodzić w dużym staku, bo gdybym ich podzielił, to prawdopodobnie mogłoby się coś z nimi stać. A nie chcę, żeby umierali sobie bez powodu. Wiecie jak jest. I wiecie, niestety, a może i nawet nie wiecie, ale nasz odcinek już dobiega końca, gdyż trwa około 30 minut, a jak coś trwa około zbyt długo, to jest nudne. Więc czas zakończyć tego molocha i oczywiście po więcej zapraszam was już jutro. Zalajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło, cześć!